Za górami, za lasami mieszkały trzy siostry, a bajka ma tytuł Trzy czasy. Witam Was serdecznie. No i gdy te trzy siostry mieszkały za górami, za lasami, to któregoś dnia poszły na spacer i zdecydowały się przeprowadzić bardzo ważną rozmowę w swoim życiu. Mówiła raz przeszłość, raz teraźniejszość, raz przyszłość. I tak rozmawiały i rozmawiały, rozmawiały. Raptem drogą koło nich przeszła piękna dziewczyna, pięknej urody dziewczyna. I wtedy przeszłość spojrzała na nią, później teraźniejszość, ale dalej rozmawiały, ale przyszłość odłączyła się od sióstr i podeszła do tej dziewczyny. W odległości rozmawiały dwie siostry, przeszłość i teraźniejszość, dalej mówiły o czymś ciekawym, zaśmiewały się, widać były, że były w doskonałym humorze, ale zabrakło im siostry, więc teraźniejszość podeszła do przyszłości i rzekła: wróć do rozmowy. Wróciła na chwilę, może na 5 minut, ale widząc, że piękna dziewczyna stoi i czeka na nią dalej, znowu po 5 minutach odłączyła się od rozmowy sióstr. I tak było pewnie z 5 razy. W końcu teraźniejszość machnęła ręką i rzekła: miałyśmy tutaj takie ważne rozmowy, tyle żeśmy uzgodniły, ustaliły, a przyszłość tylko ciągle odchodzi do tej młodej dziewczyny. I w tym samym momencie przyszłość wróciła, a dziewczyna odeszła. Powiem Wam, po prostu musiałam się podzielić tą wiedzą, którą wiemy od wielu, wielu lat. No, powiedziałam, co ma zrobić, żeby wylądowała w swojej przyszłości, żeby się spełniła w niej. Powiedziałam wszystko, co pamiętałam, ale myśmy tutaj rozmawiały o zagrożeniach. Powiedziałaś jej o zagrożeniach? Nie. No to co mówisz, że wszystko powiedziałaś? Jak ją do życia w przyszłości przygotowałaś? No, zapomniałam o zagrożeniach. Nie, w ogóle zapomniałam o zagrożeniach. Może mi przypomnicie? To może ona tu kiedyś jeszcze wróci i ja jej powtórzę. Dodam to, co powiedziałam, czym się z nią podzieliłam. A zagrożenia są. Przy budowaniu przyszłości trzeba mieć marzenia i nastawić się na spełnienie ich. Ojej, no jak to możliwe, że ja zapomniałam? Mówiłam jej tylko o tym, że jak chce wylądować w teraźniejszości, to musi przepracować coś z przeszłości, by to, czego kiedyś nie rozumiała, mogła zrozumieć i zrozumiała. Wtedy się znajdzie w teraźniejszości. A później mówiłam, że jak już jest w tej teraźniejszości, to musi zebrać w niej dużo nowych postaw, schematów i zachowań, by ułożyć taki program wewnętrzny. I w ramach tego programu wewnętrznego wskoczy wtedy w przyszłość. Widzisz? A gdzie zagrożenia? No dobra, może kiedy się spotkam. I w tym samym momencie zobaczyła, że dziewczyna przyszła do nich trzech. Po co przyszłaś? Zapytała teraźniejszość. Bo coś mi nie pasuje w tym, czym się ze mną dzieliła przyszłość. Jakiś mam niedosyt. A, dobrze, że przyszłaś. Bardzo dobrze, że przyszłaś. Pamiętaj, żeby znaleźć się w przyszłości, to prócz tego, co ci powiedziała przyszłość,
Musisz marzyć, mieć marzenia. Zapamiętasz? Tak. I musisz zmierzać do tego, by te marzenia spełnić. Zapamiętasz? Tak. O, teraz już czuję, że wszystko dostałam. Dziękuję. Dziękuję Wam, trzy siostry. Dziękuję Wam, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Marzenia, marzenia, marzenia. Zmierzanie do marzeń. O, i odeszła. A siostry wzięły się pod rękę i wróciły zadowolone do swojego domu. Dziękuję. Cześć Wam.